dzieci. My przybyliśmy z takiego innego, z takiej innej krainy. Z krainy elfików. Ja widziałam, że tutaj też trochę naszych elfików. Widziałam, o, tutaj jest elfik. Jest jeszcze jakiś elfik? Widzimy troszeczkę elfików. Jest! Sporo elfików. Dwa obok siebie elfiki. Dobrze. I też Mikołaj. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Witamy Was, kochane dzieci. W każdym roku jest taki dzień, taki wyjątkowy dzień, kiedy nasze domy wypełniają się ciepłem rodzinnym, miłością i radością. A towarzyszy temu niesamowity zapach naszych ukochanych potraw oraz taka niecierpliwość w takim oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę. Dzieje się wtedy magia. Nasze serca wypełniają się życzliwością, a usta dobrym słowem. Mam takie marzenie, aby ten dzień nie był tylko jeden raz w roku, ale aby on się powtarzał na całym świecie oraz w naszej szkole Mentis. Nie bójmy się zatem marzyć, odważnie zacznijmy już dzisiaj, bo dzisiejszy wieczór jest pełen cudów i niespodzianek. A zaczniemy od takiego wyjątkowego gościa, który jest właścicielem niespotykanego głosu, odkryciem wokalnym roku 2016. Uczestnikiem również był programu The Voice of Poland. Szanowni Państwo, kochane dzieci, przed nami Patryk Krajewski. Ale to jeszcze nie koniec niespodzianek, bo panu Patrykowi przygrywać będzie nasz ukochany pan Artur Maciejewski. Przywitajcie pana Artura serdecznie. Krążyć w nas, krążyć w nas.
Polskie Świąteczne Całowanie, piosenka z repertuaru Andrzeja Wiasecznego. Serdecznie dziękujemy Wam za zaproszenie. Jesteśmy naprawdę mile zaskoczeni, że Pani Dyrektor zechciała do mnie zadzwonić. I życzę Wam wesołych świąt przede wszystkim dyrekcji, zarządowi, dzieciakom, hej. Rodzicom, wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. Dziękujemy. Tutaj wypełni naszą salę oraz cudowne nutki z naszego przyjemnego pianina. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Tutaj mamy taką minutką niespodziankę, ale nasze elfiki chyba mają jakąś tremę, żeby wejść na scenę. Nie, wchodzą. Bardzo dziękujemy, ale droga publiczność, ja czuję jakąś taką niską energię. Nie wiem, czy ta elficka kawa to na pewno była ta nasza kawa, bo ta nasza to była jedna z mojego naprawdę dużych energii. Proszę bardzo, dziękujemy serdecznie. Raz jeszcze dziękujemy ślicznie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie. Ja jeszcze wpadłem na pomysł, żeby sobie z Państwem zrobić selfie, ale Patryk gdzieś zgubił telefon, to może Pani Dyrektor ma. Bo zaraz musimy lecieć dalej, a selfie trzeba zrobić, póki nam tego jeszcze nie zabroniono. Pani Dyrektor, zapraszamy tutaj i z publicznością chcieliśmy sobie... Zdjęcie to jest selfie? Tak! A ja to muszę zrobić, że to ja mam... się samemu, a
zapraszamy. To jak to się robi? Co ja mam? Pani dyrektor w środek. Środka. Ale to mamy tak robić? Nie, robimy sobie z dziećmi, a wszyscy machamy tutaj do mnie. Super. I wszyscy, jak mówimy, ser po angielsku? Tak jest. No chodźcie, wyjdzie nam to selfie? Dobrze. Uwaga. Teraz przed nami będzie niesamowite przedstawienie naszej klasy drugiej z takim zupełnie wyjątkowym i odmiennym tytułem. Ja nawet myślę, że takiego tytułu jeszcze nikt nigdy nie słyszał. Tytuł to jest Idą Święta. Serdecznie zapraszamy klasę drugą. To będzie pierwszy akt, a drugi akt stworzyła dla nas klasa szósta. A reżyserowały przedstawienie nasza wspaniała pani Basia Kiriew oraz pani Ania Budziarek. Ogromnie brawa, drogie dzieci! Gości. Chcemy wam dziś sprawić wiele radości. Jeśli się zdarzą pomyłki czasami, to wy nam wybaczcie i pomóżcie brawami. Idziemy tu do was z nie lada kolędą. Ciekawe rzeczy opowiadać tu będą. A zatem prosimy, niech każdy posłucha i w radosnym nastroju niech nastawi ucha. Czekamy, wszyscy czekamy, sanki już gotowe, przed sobą trzymamy. Taka zima to jest zima, taki biegł mróz zatrzymał, biały ten i tamten rzek, ciągle pada, pada śnieg. Postawimy bałwankę na straży, żeby też żaden kotek straszyć się nie ważył.
podchodzi dookoła karmnika, cieknie, pachnie mu słoninka, aż mu cieknie ślinka. Słoninka wróbelki to przysmak nasz wielki, słoninka bałwanki dobra na śniadanko, miau. Chodzi kotek, chodzi, bo słoninkę czuje, uciekaj stąd kocie, bo pożałujesz. Stop!